Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Beam NG Drive. Let's drive. Sporo się działo w tej grze, odkąd mnie nie było w niej dość długi czas. Nie było mnie w niej dlatego, że właśnie nic się nie działo, ale dużo rzeczy zostało dodawanych. Ja te aktualizacje tak obserwowałem co drugą i widziałem, że są jakieś nowe samochody, tereny, jest tu Utah i USA. Tak, i to wszystko tu śmiga, możemy zapauzować, możemy oczywiście spowalniać czas i obserwować te wszystkie uszkodzenia w spowolnionym tempie, czyli Beam NG Drive, no co ja wam tu będę dużo mówił. Bam! Proszę bardzo. Dobra, no ten niech będzie sobie tak ustawiony, może tą paką do tyłu, o, to się jakoś ręcznie zaciągało. Ale na padzie to chyba trochę sterowanie zostało zmienione. Dobra, teraz tak. Nowy samochód, mam jakieś konfiguracje. Aha. A tu jest jeszcze jakiś inny, to jest jakiś... Wow. Nie ma wersji, a nie, tu jest jakaś wydłużona wersja. No jest kilka tych modeli dodatkowych. Możemy zespawnować nowy. Ogólnie to zostało poprawione, fajnie to wszystko działa. Ten interfejs, łatwiej się w tym odnaleźć teraz, jakby ktoś sobie dopiero co wbił do tej gry i próbował sobie coś tutaj zrobić. No to teraz jest łatwiej, jest lepiej, jest przejrzyściej bardziej, tak myślę. Okej, ustawimy tego gnoja tutaj. Tutaj mamy ciężarówki, no i zobaczymy co jest najcięższe. 15 tysięcy, a tu mamy 34 tysiące. Więc chyba weźmiemy to dziadostwo. O, jak to zacznie tu gnieść, to ja wam powiem, że to będzie masakra. No i co, i mamy pojazd. I zobaczcie, mamy 3 pojazdy na mapie. No wtedy w sumie z tymi 3 pojazdami i tak gra chodziła jeszcze w miarę w porządku. Więc no co, trzeba dodać kolejne pojazdy, żeby sprawdzić jak się ta gra ma, czy rzeczywiście została ta wydajność poprawiona, czy nie. Ja zauważyłem, wbijając sobie na tą mapkę, że rzeczywiście jest coś lepiej i to jest plus. Dobra, tu mamy nową... Możemy też ogólnie te fury tuningować, to jest bardzo ciekawe. Akurat chyba z tego poziomu gry nie można. Później sobie wbijemy i wam to pokażę jak to wygląda, bo to jest chyba z poziomu głównego menu. Tu mam jakąś sportową furę. Mam nadzieję, że fizyka gry też została jakoś tutaj poprawiona. Pamiętam, że miałem jakieś tam kiedyś problemy ze sprowadzeniem, ale takie jakieś dosyć kosmetyczne, to też nie było na takiej zasadzie, że jakoś super trudno albo dużo gorzej się jeździło. O, mamy jeszcze coś na kształt Nissana GTR R30 R2000, jak on się tam nazywał? 2000 GTR, o tak właśnie. Tu mamy moce. 160 tam było kuniów. No to chyba to jest najmocniejsze. No niech będzie. To i tak nie ma znaczenia, bo to pójdzie na przemiał ten samochód. Ale jest to nowa fura. No i dobra, i gra działa jak najbardziej w porządku. Nie jest to takie, wiecie, super płynne działanie. Jest okej, okay, to się liczy. Okej, okay, dobra. Jeszcze sobie coś zespawnujemy. Tu będzie masakra, ja wam mówię, jak ja się w to wrąbię. O, może dajmy sobie taką ścianę. Tylko trzeba ją jakoś postawić. Nice! To było fajne. Jak to zresetować? Ha, tylko ja bym chciał to jakoś przemieścić. To jest traktowane jako pojazd. Możemy włączyć tym lampy. Teraz robimy, moi drodzy, Armagedon. No, na początek odcinka trzeba coś tutaj przyszykować konkretnego. Dlatego pomyślałem sobie, że zrobimy jedną wielką rozpierduchę. Rozpędzimy się tym wielkim gnojem na tamtych małych gnojków. To jest akurat taka jedna z dłuższych prostych. Fajna jest ta mapka. Można sobie tam gdzieś w góry pojechać po lewej stronie. Na dole tutaj jakaś rzeczka, to chyba jest wielki kanion, tak coś zrobione na kształt tego. No i można tutaj się bawić, naprawdę fajna mapka. Ale kurde, ja tam podziwiam mapę, zaraz wam pokażę to co jest w tej grze najważniejsze, czyli zniszczenia. Troszeczkę one zostały naprawione, parę elementów nowych jest jeśli chodzi o uszkodzenia samochodów. Między innymi to, że samochód może się zapalić, to już było jakiś czas temu dodane. Ale ponoć te wozy teraz mogą nawet wybuchać. Nie wiem, mi się jeszcze nie udało doprowadzić do takiej sytuacji. Możemy sobie oczywiście kamerę zmienić z kokpitu. Kokpity są, jak widzicie, bardzo fajnie wykonane w tej grze, bardzo szczegółowo. Może nie bardzo, bardzo szczegółowo, ale wystarczająco szczegółowo jak na tą grę, prawda? Troszeczkę mnie już rzuca, więc muszę uważać, żeby tutaj
Dobra, zmienimy i zwalniamy czas. I teraz gra nagle zaczęła dobrze działać, dlatego że w spowolnionym tempie jest lepiej. Żeby tylko dobrze ustawić kamerę. Okej. Okay. Jadę naprawdę szybko. Wow! Żeby to mi się nie skraszowało teraz. Ale jeszcze śmiga. Słuchajcie, ta ciężarówka ma naprawdę mało uszkodzeń. Chłodnica się tylko rozwaliła. Grucha zaraz tu przymiażdży chyba tego gnoja tutaj. Oj, oj, oj. Tak jest. Dobra, przyspieszymy trochę czas. Uderzenie było naprawdę bardzo mocne. Dobra, mamy w czasie rzeczywistym. Zobaczymy, jak się mają te... Ten poszedł na pierwszy ogień. Już raczej nic z niego nie będzie. Mogę ręczny pójść, coś tam próbuje jechać, ale ciężko. Ta rajdówka to właściwie chyba się zrobił z tego jeden samochód. Już. Cegły jak cegły. A ten? O, ten ucierpiał najmniej, no nie? Patrzcie, on powinien jechać normalnie. No pewnie, kurde. To jest jakiś niezniszczany samochód. Jego nie dotknąłem chyba. Ale coś go znosi, coś go trochę znosi. No, coś tam uszkodzone ma koło, ale nie pokazuje tego. Po lewej stronie możecie zobaczyć mapę jakby samochodu i ewentualne elementy, które powinny być zniszczone. W ogóle mogą być zniszczone. Dobra, jadę 100 mil na godzinę. Słuchajcie, z taką prędkością, jak ja przywalę w tą ścianę, to to będzie koniec. Nice. To mi się zawsze podobało. To jest tak świetne w tej grze. Nic się tu nie dzieje. Możemy na całkowitym kapciu chyba. A, tu trzeba jeszcze... No tak. Tak. Tak, teraz jedziemy na kapciu. Okej, okay, zobaczmy. Co się stanie, jak dam to. Nie wiem, coś tu się podziało. Czy to twardość zawieszenia? No ale fajnie, że można sobie obniżyć teraz ciśnienie w oponach z przodu. Dajmy na 60 PSI. No, powinny pierdzielnąć te opony. Spoko. Dobra. Co tutaj mamy? Jakieś opcje tuningu. Kolor możemy sobie zmienić. Ojej. Aha, dobra, dobra. Oh my god. Możemy tu parę rzeczy pozmieniać w tym samochodzie, no ale warto wiedzieć, co jest do czego. Bo jak się nie wie, to mogą wyjść z tego inne sytuacje. Ten ma 1400, oh my god. Ten ma 500. Wow, to jest jakiś hardkorowy wóz. No nic, spróbujmy tego dragstera. Zobaczyć. Ten samochód po... Okej! Okay. już wiem jak poruszać obiekty w takim razie. Nice. Wow! Ale ma start, skubaniec. Mamy tu chyba ze 3 biegi, ale fajnie chodzi tu. Patrzcie. Wow! Fajnie zawieszenie tutaj działa w tym aucie. Nice, dobra. Spróbujmy na jakiejś prostej drodze. Mamy tu 1500 koni w tym aucie, panać. To powinno nam tu latać, jakby miało skrzydła. Dlatego ma ten stelaż do stojki z tyłu, żeby nam to nie latało. I ten stelaż też się wygina, to jest super. Patrzcie, jedziemy bez większych problemów tam 70 mil na godzinę. Zobaczymy do ilu się rozpędzę, uwaga! Kurde, 100 razy spowolniłem czas, a i tak dosyć szybko zbliżam się do tej ściany. Jezu, jakie przyspieszenie. Uwaga! Jak to się wygra? Ja się boję na to patrzeć. Patrzcie, on się jeszcze wpina w to! Ale się skubanie złożył! Ten czas był spowolniony 100 razy, moi drodzy. Patrzcie, z tego samochodu nic nie zostało. I się totalnie wygiął. W drugą stronę jakby. Ja. Dobra. Tutaj też jest jakaś wersja drag. 300, wow. Zobaczymy go też. I zamiast... No, zamienimy go na jakiś słup albo na jakąś przeszkodę taką, żeby która mogłaby przeciąć ten samochód w pół tamtym. Chociaż nie wiem, czy to jest zaimplementowane w Image Drive już. Jest jedna sprawa. Tutaj jesteśmy na zakręcie. Ale to ma buciora. Super się tym jeździ. O, tu mamy chyba taką prostą, fajniejszą.
No bo tu chodzi o to, że jak jedziemy szybko tymi samochodami, a szczególnie dragsterami, to mamy bardzo ograniczone możliwości manewrowe. Więc no, niestety. O, tu będzie. Ale tu będzie fajnie, patrzcie, nie dość, że tutaj ustawimy jakiś obiekt, który będzie praktycznie przecinał nadjeżdżający samochód z dużą prędkością, to jeszcze tu mamy górkę i ten samochód gdzieś tam poleci. Dobra, spróbujmy zrobić tutaj jakiś obiekt z tego samochodu. Ciśniemy tutaj ręczny, dobra. Coś ciężkiego to musi być. Uuuuhuhuhuhu. O, już to widzę, już to, moi drodzy, widzę. Co to będzie? Dobra. Aha, można też padem, dobra, spoko. Bierzemy naszego dragstera. O, trzymajcie się, bo to, przetnie go w pół, coś tak czuję. Ten samochód i to wzdłuż. Nie wiem, co to będzie, ale wiem jedno, będzie hardkorowo. To jest chyba najszybszy wóz w tej grze. Znaczy może nie najszybszy, ale najlepiej przyspieszający. Dobra. Może uda się tutaj zmienić prędkościomierz. Tutaj są gdzieś opcje. Gameplay. O właśnie, można dać metryczne jednostki. Teraz będziemy widzieć, ile my kilometrów na godzinę jedziemy. Tak. No tutaj w tej grze dużo rzeczy można właśnie dostosować sobie. Okej. Okay. Ja pierdzie. Ej, coś się przegrzało. Tak, chodnica się przegrzewa. Fajne to jest nawet zaimplementowane w tej grze, że jak jedziemy super szybko, to się coś może popsuć w tym samochodzie. Jest najmocniejsze spowolnienie włączone, jakie tylko może być w tej grze. I zaraz zobaczymy, co się stanie. Ledwo co udaje mi się skręcać. Pierdziu, co się stało? Gdzie kierowca? Ludzie. Ha. To jeszcze jeździ? Nie, myślałem, że coś tam koła się kręcą, ale już nie ma opcji. O, i został dodany też dym. Co to było? Okej, okay. Coś się stało. Fajnie, bo wcześniej właśnie jak były takie problemy ze stabilnością gry, to gra się crashowała, frizowała totalnie, nic nie można było zrobić. A teraz mamy komunikat, że wykryto jakiś problem i pojazd zostanie zresetowany i wystarczy nacisnąć coś tam, żeby przywrócić grę. Super! To też mnie bardzo właśnie denerwowało wcześniej w Vimenji. Dobra, teraz tak, schowamy troszeczkę tak, żeby nam ten samochód urwało jakby troszeczkę tylko od dołu. Zobaczymy, co się stanie teraz. Dobra, gaz. Ej, co jest? Nie działa... Zmieni się ten samochód trochę. A, nie działa nam licznik. Nie działa nam trochę HUD jakby. No więc trzeba i tak w grę zrestartować, ale okej. Okay. Zanim to... Przetestujmy ostatni raz. Wow, to jest naprawdę duża prędkość. O, jeszcze zwolni. Czy ja w ogóle w to trafię? Trochę tam trafię. Co z tym kołem się stało? Lekko tylko usnąłem. Ale patrzcie, że teraz nawet felgi się rozwalają. Nice. Dobra, lecimy. I do wody. O kurde. Widać silnik. Ja nie wiem, ten silnik wygląda za mały, jakby miał 1000 koni, ale okej. Okay. Fajnie się buja. Przyjemnie się nim w ogóle jeździ. Dobra. Gazujemy. Teraz musimy trafić frontem. Tak dokładnie w środeczek. 200 km na godzinę. Wow, wow, wow. I teraz chyba dobrze najadę. Okej. Okay. Ej, jadę i tak wolno. Chłodnica się trochę tam przegrzewa. W miarę dobrze najeżdżam teraz, myślę. Trochę jeszcze... Ja cały czas skręcam, ale jedziemy tak szybko i tak mocno spowolniony jest ten czas, że tego nawet nie widać, że ja skręcam. I teraz trochę lepiej nasulowałem. Patrzcie, że ten samochód na górze, on nie jest aż tak mocno zrujnowany, nie? Tylko chodziło mi właśnie o to, żeby go zrujnować jak od dołu. Nice. On się fajnie teraz obniżył z tej strony. Cute.
Okej, okay, jesteśmy w głównym menu i mamy coś, tutaj coś takiego jak garaż. To jeszcze tylko sobie na to zerkniemy. No i możemy tu ponoć jakoś tuningować furki. Zobaczmy. Najpierw nie ma tu jeszcze wszystkich ikonek co do tego. Aha, możemy, ja bym chciał to jakoś obrócić, ten samochodzik. Aha, widok chciałbym obrócić. No tak trochę dziwnie z tą kamerą jest, bo ona się resetuje. Aha, rozumiem. Nic właściwie tak nie zmienia. Znaczy, zmieniamy, ale ogólnie te opcje już były wcześniej. Tu mamy konfigurację i pewnie możemy sobie zrobić jakiś preset danego samochodu. Tyle. Dobra, spróbujmy wybrać jakiś inny, na przykład tego. Na przykład, a może właśnie można zrobić jakoś hardkorowo dużo mocy dla samochodu. Bo mamy tutaj tak. Czy to jest w ogóle tuning tylko wizualny? Słabo, ja bym wolał troszeczkę więcej mocy na przykład zrobić w takiej ciężarówce, żeby można było ją tam, wiecie, żeby wymiatało. Nie, ja podejrzewam, że też tu są takie ograniczenia związane z tym, z możliwością tej gry, no bo widzieliście, że jak tym Dragsterem przywaliłem w słup, no to gra się skraszowała, prawda? Już nie ogarniała tych wszystkich zniszczeń. Dlatego myślę, że lepiej, jeśli nie ma takich modyfikacji co do osiągów. Nie, bo jakbyśmy zrobili nagle 1000-konną ciężarówkę i przywalili nią ścianę, to chyba nam komputer wybuchł od razu. Tu mamy jeszcze jakieś opcje. Ogólnie zobaczcie, że ten interfejs się tutaj zmienił. Są jakieś nowe newsy, możemy przeczytać. Tutaj mamy coś o tuningu wizualnym, nowe samochody, tak? Tu mamy poprzednie wersje, także możemy widzieć, że ta gra rzeczywiście się rozwija. Pojawiają się jakieś nowe rzeczy cały czas. Jest data, kiedy zostało to dodane. Tutaj jakiś nowy samochód, tak? Tutaj jakieś tam dodatki, nowa mapka. O, nie, najnowsza wersja to jest właśnie ten tuning niby wizualny. No ale nie wszystkie samochody mają dużo tych opcji, a też... no nie wiem. Moim zdaniem brakuje tutaj troszeczkę jeszcze czegoś więcej. Tutaj widzę, że mój system spełnia wszystkie wymagania tej gry. Brakuje mi tutaj takiej otoczki fabularnej, więcej może tych scenariuszy, które robiłem, pamiętacie, wcześniej, dużo wcześniej. Może kilka zostało dodanych, ja bym to jakoś posortował według daty. O. Teraz na samym dole powinny się, nie, na samej górze powinny się pojawić te najnowsze. Canyon Race, Airfield Showdown. Ogólnie te scenariusze też można pobrać, no ale ja bym wolał zrobione takie przez twórców. Downhill Rally na przykład jest coś nowego. Także to będziemy sobie może robili w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za to, że zostawiliście łapki pod tym filmem w górę i że byliście przede wszystkim, że dotrwaliście do tej pory filmu. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.